Dzień dobry Państwu, albo dobry wieczór, w zależności od pory dnia. Nazywam się Mariusz Duda i dzisiaj będzie dosyć ciekawe spotkanie, dosyć spontaniczne. Ja będę prowadzącym, będę hostem, a moim gościem będzie Maciej Meller. Dzień dobry. Który jest tutaj na kanapie obecny razem ze mną. Spotykamy się, żeby porozmawiać o płycie ZENITH. Płycie Macieja, solowej płycie. Ta płyta ukazała się 18 września i jest to twoja pierwsza solowa płyta. Zaraz, zanim przejdziemy do meritum, jedna tylko kwestia, co my tu robimy? Dlaczego na tej kanapie i dlaczego na przykład ja prowadzę z tobą wywiad, a ty mi odpowiadasz? Otóż stwierdziliśmy, że to może być ciekawe doświadczenie. Dziennikarz, który będzie przeprowadzał z tobą wywiad, znacie bardzo dobrze, mam nadzieję. Chyba trochę rozumie i generalnie bardzo mocno wspiera. Więc pomyślałem, że nie zaszkodzi, jeżeli zrobimy mały eksperyment i zrobimy coś takiego, żeby artysta poczuł się w jakiś sposób zrozumiany. Oczywiście wszystko będzie zależało od pytań. Więc najpierw zadam ci to pierwsze podstawowe pytanie. Ukazała się twoja solowa płyta. Pierwsza solowa płyta. Jak się z tym czujesz? Kurczę, no przede wszystkim też chciałem powiedzieć, że dlaczego ty, bo też krążysz wokół tej płyty, jakoś krążyłeś i byłeś chyba taką osobą, która mnie namawiała jako pierwsza do, albo jedna z pierwszych do zrobienia tego kroku. Ale ja nie zadałem ci pytania, dlaczego ja? Dobrze, do tego dojdziemy. I wiesz co, no... Jak ty się czujesz? Ja się czuję fantastycznie i to w ogóle nawet nie wiem, jak to opisać, szczerze mówiąc, bo to jest taki debiut, nie debiut, nie wiadomo w sumie, jak to ugryźć, ale... No debiut raczej, debiut. No dobra. Pierwszy. No tak, wiem, co chcesz powiedzieć. Płyta solo, tak, pod nazwiskiem. Troszkę się tego bałem, bo odpowiedzialność, bo trzeba samemu, dużo rzeczy. Już nie ma tam, że za kolegami, za nazwą jakąś tam magiczną człowiek się kryje, tylko trzeba jednak tutaj, jak baty jakieś będą, no to Maciej Meller, prawda, a nie tam ktoś. Ale póki co, prawdę mówiąc, dostałem dzisiaj do ręki tą płytę pierwszy raz. Ten egzemplarz. I to było nawet po prostu coś było takiego fajnego w tym, że no super. Płyta jest bardzo ładnie wydana. Aczkolwiek pamiętam moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem okładkę. Zadałem ci wtedy pytanie, czemu to jest takie smutne i dlaczego twoje imię i nazwisko jest takie malutkie. I myślę, że po wysłuchaniu tego albumu wiemy, dlaczego to jest takie... Bo nie ma tutaj Maciej Meller, wielkie, prawda, litery, jakieś zdjęcie, gdzie przedstawiasz się w jakiejś dziwnej pozie. Jest szara okładka, jest ktoś idzie gdzieś w jakimś kierunku i po wysłuchaniu tego albumu zdałem sobie sprawę, że ta okładka rzeczywiście pasuje do twojego charakteru, bo taka jest też płyta. Ty nagrałeś taki normalny album. Nie słyszę tutaj ambicji, że musisz zawojować świat, że musisz zrobić coś tak niesamowitego, żeby wszyscy powariowali ze szczęścia. To jesteś ty w całej swojej okazałości. Nie wiem, jak to odbierasz teraz po wysłuchaniu tej płyty, czy czujesz, że to jest dokładnie to, co chciałeś zrobić? Tak. Ja generalnie pomysł na tą płytę solową miał być inny i chciałem wzorem naszej współpracy z Trio, chciałem znowu zrobić coś innego, coś, czego nie robiłem wcześniej. Czy to w Quidam, czy w Trio, czy w Riverside. I chciałem zrobić coś obok, ale jak zacząłem w tym dłubać, okazało się, że mi to nie wychodzi. Że trzeba pójść, poczułem jakiś taki zew natury, że trzeba pójść za głosem jakimś takim wewnętrznym, który mówił, że rób to tak, jak ma być. Tak jak czujesz, tak jak po prostu, jak za pierwszym razem ci to zagrało w głowie i dopiero wtedy zaczęła ta płyta się układać w jakąś całość. I no, okładka jest taką impresją trochę też jakby związaną pewnie trochę z dźwiękami. Jak zobaczyłem tą fotkę, bo przymierzaliśmy się do różnych innych i nagle ta fotka i tak pomyślałem sobie, kurczę, fajnie, jakiś taki idzie tam ten Meller w tą mgłę, to słońce gdzieś tam schowane.
Tak mi to zapasowało jakoś. Zadał mi pytanie jeden kolega, czy to Maciek jest na tej okładce? Tak nie, więc... to nie ja. Zdjęcie jest w ogóle bardzo zrobione przypadkowo. Ja to może pokażę do kamery. Nie Kaja Sosnowska wykonała to zdjęcie. Ono jest zrobione przypadkiem, z tego co wiem, w drodze do pracy, z okna samochodu, z ulicy. A, po prostu. To wszystko jasne. Taka historia zupełnie tajemnicza. Przechodzę już teraz do dźwięków. Dźwięki, z tego co oczywiście na tej płycie można usłyszeć, są różnorodne, ale słyszę dużo tutaj twojej historii. To jest trochę tak, jakbyś kontynuował właściwie to, co się stało z twoją muzyką gdzieś tak po albumie Psycho. Właściwie niektóre fragmenty, mam wrażenie, jakby były kontynuacją tej płyty. I gdzieś pomiędzy pojawia się trochę trio, trochę nowych rzeczy, więc... Powiedzmy, że czy to jest Maciej Meller ten teraz obecnie w tym czasie, w którym się znajduje, tak? Bardzo mi to pasuje, ale to jest jednocześnie, ponieważ to jest pierwsza płyta solowa, to ona siłą jakby rzeczy musi być jakimś takim troszkę pewnym podsumowaniem i jakąś taką sumą troszeczkę tego, co wcześniej się u mnie w życiu działo, tym muzycznym, kiedy byłem współtwórcą tych różnych rzeczy. Natomiast... pasuje mi to, co mówisz, i sam nawet na to wpadłem w pewnym momencie, że to jest takie, jak zawisło gdzieś Psycho, historia się zatrzymała. Ja jako muzyk, jako człowiek pewnie jakoś tam się rozwijałem dalej i tak jakbym wrócił trochę do niektórych wątków z tamtego okresu, aczkolwiek one są już bogatsze o te, kurczę, nie wiem, 7-8 lat. Boże, jak czas leci. Na pewno słychać, że to jesteś ty i to jest na pewno godne uwagi. Ja przyznaję, że cenię sobie artystów, którzy od początku dbają o to, żeby mieć swój styl, swoje charakterystyczne brzmienie. Ty masz takie swoje charakterystyczne brzmienie gitary i to działa. Powiedz Zenith. Rozumiem, że to nie chodzi o długopisy Zenith, ani o aparaty Zenith, tylko Chodzi o wędrówkę słońca. Czyli słońce w zenicie. Wschodu do zachodu słońca, tak. Czyli generalnie mamy niespokojne czasy. Nasz kraj, cały świat zwariował z punktu widzenia, no wiadomo co się dzieje. Mamy, wszyscy chorują na świecie. W naszym kraju niespokojnym jedna część społeczeństwa patrzy w przyszłość, w stronę Europy i świata, druga część społeczeństwa patrzy w przeszłość i barykaduje się murem i generalnie mamy trudne czasy, a ty piszesz sobie, tworzysz sobie płytę o człowieku w zenicie człowieczku swojego życia, po prostu taką dla siebie. Ja ją trochę widzę w sposób optymistyczny, ponieważ jeżeli ten nasz wiek to jest zenit, to znaczy, że jesteśmy w stanie dożyć 90, więc jest w tym coś. Ale powiedz, dlaczego akurat taka, a nie inna tematyka? No był to ten rodzaj refleksji, o którym wspominasz. Najpierw pojawiła się połowa życia, jakby jako taki 40 lat. Ja i Krzysiek Borek, który na płycie śpiewa i napisał teksty. Jesteśmy w podobnym wieku, on jest troszkę młodszy, ale generalnie te rozterki 40-latków gdzieś tam się tutaj pojawiają. I no, wiesz, no nie czułbym się dobrze chyba ani on, pisząc o jakichś takich społecznych teraz kwestiach. Tym bardziej, że to jest moja jakaś tam pierwsza płyta, więc chyba dobrze było dla mnie samego, dobrze było chyba jakoś tak najpierw spojrzeć w siebie trochę, w tą moją czterdziestkę. Może na następnych płytach się zajmę światem. Nie, no oczywiście, wiesz, jak będę chciał, ale to jakoś tak naturalnie rozmawialiśmy o tym. Zapytałem Krzyśka, co go w ogóle interesuje teraz, o czym on pisze za nią. On sam powiedział, że no wiesz, 40 lat, teraz już teraz więcej mnie rzeczy boli gdzieś jak się budzę rano. Takie rozterki, co to będzie, jak ta przyszłość, że ta druga połówka teraz się zaczyna, taka no wydaje się trudniejsza trochę jakby. No i tak stwierdziłem... Bardziej bolesna. No właśnie, dosłownie. I stwierdziłem, że to jest coś, co mnie też jakoś tam interesuje i uznałem, że to jest dobry jakiś taki znak, że pisze o tym, będzie fajnie. Wiesz, nawiązuję do tego, bo rozmawialiśmy kiedyś o tym, że czasy są niespokojne, a my piszemy o swoich narcystycznych problemach. Ale to jest, ja zawsze uważam, że to jest ważne, jeżeli artysta
przede wszystkim piszę szczerze i nie ma chyba nic lepszego niż zacząć jakąś przygodę kolejną od swoich własnych refleksji i mówienia o sobie w jakiś taki sposób dla tego artysty istotne. No. Więc to jest jedna rzecz. A powiedz mi, tak sobie myślę o muzyce teraz i jest moim zdaniem artyści generalnie dzielą się na dwa rodzaje. Oczywiście dzielą się na wiele innych rodzajów, ale dzielą się na dwa rodzaje. Na takich, którzy słuchają muzyki, kolekcjonują, kupują sobie płyty, rozmawiają w każdy czwartek na temat różnych albumów i na przykład przy okazji robią swoje rzeczy. I są też tacy artyści, którzy odcinają się w momencie tworzenia od w ogóle jakichkolwiek inspiracji, koncentrują się na sobie i uważają, że tak jest najlepiej, dopiero potem nadganiają to wszystko. Ja trochę zaliczam się do tych drugich, przyznaję, jak coś robię swojego, to zawsze staram się odciąć od czegokolwiek, żeby skoncentrować się tylko i wyłącznie na swoich uczuciach i wrażeniach. Jak jest z tobą? Wiesz co, ani to pierwsze do końca, ani to drugie, co wymieniłeś. Mi się wydaje, że... Znaczy, na pewno... Artyści dzielą się na trzy rodzaje. Nie wiem, może jestem sam w tym trzecim. To znaczy, na pewno nie kolekcjonuję jakoś tak muzyki. Rzeczywiście nie zbieram płyt. Słucham oczywiście. Natomiast nie odcinam się też od słuchania w trakcie, ale nie inspiruję się. Wydaje mi się, że te inspiracje już są. To jest jakieś takie coś, co jest takim stałym elementem jakiegoś mojego DNA. Coś, czym przesiąkałem przez te wszystkie lata i to siedzi już jakoś tak i nie chcę wyleźć. Wyłazi tylko, kiedy rzeczywiście biorę gitarę i próbuję coś skomponować, a potem jak komponuję, w studio nad tym pracuję, to takie, a nie inne rozwiązania do głowy mi przychodzą. I one rzeczywiście na pewno są naznaczone przeszłością, jakimiś tam sprawami. Ja mnie interesuje w trakcie procesu zrobić tak, żeby piosenka była, utwór, kompozycja jak najbardziej jakoś atrakcyjna dla mnie. Ciekawa, fajna. Dla słuchacza oczywiście też, ale rzeczywiście najpierw kieruję się jakimś takim własnym kompasem, który wyznacza jakiś tam kierunek z daną piosenką. To by zabrzmiało fajnie tak i tak. Poza tym też muzycy, którzy biorą udział w nagraniu, oni proponując jakieś tam swoje partie, oni też tam zostawiają jakiś taki swój ślad. To na pewno, o muzykach za chwilę, ale poruszyłeś dosyć ciekawą kwestię, a mianowicie bardzo często w wywiadach dostajemy pytania, my w naszym wieku, o inspirację, o to, czym się inspirujemy w danej chwili. Chyba warto pamiętać o tym, że ciężko jest z inspiracją w danej chwili, bo my jesteśmy z tego pokolenia lat 80., no 70., tam 75. rocznik mamy, co by nie mówić, ale nasze nastolatkowe lata to były lata 80. I to był ten czas, kiedy człowiek nasiąkał muzyką. I mieliśmy chyba to szczęście, że żyliśmy w czasach, gdzie muzyka definiowała charakter. Powiedz mi, jakiej słuchasz muzyki, ja powiem ci, kim jesteś. I chyba przez to my bardzo wsiąkliśmy w ten temat i ja przynajmniej tak miałem przez jakieś 20 lat. Byłem z tym non-stop, z różnymi wykonawcami, z różnymi gatunkami muzycznymi, ale gdzieś w pewnym momencie się to zatrzymało. Kiedy zaczął się u mnie Riverside, zacząłem się koncentrować bardziej na swoich rzeczach i tylko tak mniej więcej zacząłem nadrabiać jakieś zaległości. Natomiast właśnie to jest ciekawe, jak jest z tobą i tak jak odpowiedziałeś, to rzeczywiście chyba to już jesteśmy już tak tym nasiąknięci, że nie potrzebujemy takich zupełnych inspiracji, ale czasami trafiają się jakieś bodźce, więc na przykład czy trafiło ci się coś takiego, nie wiem, z tych nowych dźwięków, co sprawiło, że na tej płycie pojawił się jakiś nowy element? Czy to wszystko The Beatles, biały album? Nie, wiesz co, powiem... Nie, dobra, nie, okej, okay, nie. Powiem szczerze, że są jakieś, mają taką inspiracją jakąś, znaczy inspiracją, nigdy nie skorzystałem z tej inspiracji, prawdę mówiąc, ale bardzo mi się podobało co robiła, ale to już mówimy o latach typu 5-8 lat wstecz, bo tak naprawdę przyznam się szczerze, najchętniej i najwięcej słucham muzyki kolegów, po prostu osób, które znam. To nie jest, to nawet nie mówię tego w kategoriach inspiracji, tylko mam największą frajdę i przyjemność słuchania płyt albo kolegów, albo znajomych, albo ludzi, których
znam też osobiście i po te albumy jakoś tak najchętniej sięgam i na nie czekam i kibicuję i w ogóle. A tak poza tym to jest jakiś taki kanon, do którego się wraca. Taką moją ostatnią inspiracją, dużą zespołem, który zrobił wrażenie na mnie, może to był zespół Mute Math, bardzo chyba słabo znany w Polsce. I tak się złożyło, że Łukasz Sobolak, który nagrywał na Zenicie partię perkusji, kiedy proponował swoje partie do poszczególnych piosenek, w jednym albo w dwóch miejscach, ponieważ on też lubi ten zespół, nagle zagrał po prostu w takiej, nagle zrobiła się taka stylistyka z tego troszkę. I to tak przypadkiem ten Mute Math się znalazł jakoś na tej płycie mojej trochę, wydaje mi się. Ale nie było to celowe. Tak jak mówię, on po prostu przyszedł, zaproponował swoją partię. Stwierdziliśmy, super, działa, bierzemy. Więc w ten sposób. A tak to chyba nie. Opowiedz o kolegach, którzy biorą udział na tej płycie. Oj. Tak w skrócie, żebyśmy się nie... To są pytania, które zadadzą ci wszyscy, ale dobrałeś sobie na tej płycie taki dosyć fajny team. Wiemy już, że Krzysiek Borek świetny. No, napisał Krzysiek, teksty. To jest ważne, wiesz, bo najpierw generalnie postanowiłem, że to nie będzie płyta instrumentalna jako gitarzysta, tylko to będzie płyta z głosem, z wokalami, to będą piosenki, utwory. I pierwszą osobą wiedziałem, którą chcę mieć, to będzie ktoś, kto będzie śpiewał i z kim zrobię, z kim dokończę demo i z kim porozmawiam o tekstach. I tą osobą był Krzysiek Borek z zespołu Team Orders. Przypadkowo przysłał płytę swojego zespołu. Spodobało mi się to i jakoś od słowa do słowa to się zadziało. A drugim takim pewniakiem z tej płyty jest Robert Szydło, którego znasz, który pracował przy najpierw DVD Quidamu, potem przy Psycho, produkował, potem Trio i wiedziałem, że on będzie miksował tą płytę. Ponieważ ja lubię jego brzmienie. Rozumiem. Lubię, jak on kręci gałkami, jak kreuje ten świat, a poza tym jest przesympatycznym, takim bezkonfliktowym człowiekiem, z którym bardzo dobrze mi się pracuje. I dodatkowo marzeniem moim było, żeby zagrał na basie na tej płycie i rzeczywiście to się stało. Ja myślę, że poruszasz ważną kwestię, a mianowicie muzycy lubią pracować ze swoimi ulubionymi realizatorami. Wiesz coś o tym, prawda? Tak, ja na przykład Magda i Robert Szczednicy, taki tandem, jesteśmy już od wielu, wielu lat razem i pozdrawiam. I my wspólnie tworzymy to brzmienie. To jest też ważne, że razem się rozwijamy, razem się inspirujemy. Ja nigdy nie chciałem być takim artystą, który sam sobie kręci to wszystko od początku do końca, bo gdzieś zatracasz tak, tą taką dziwną rzecz. Mamy Roberta, mamy Krzysztofa, jest jeszcze tam klawisze, jakieś słyszę też. Robert zaproponował na perkusji Łukasza Sobolaka, swojego kompana z Micro Music do sekcji rytmicznej. Oczywiście znałem, ponieważ oczywiście lubię Micro Music. Powiedziałem, jak najbardziej. Znałem jego granie i pomyślałem sobie, że może to zadziała. Zadziałało super. I na końcu, ponieważ koncepcja była taka, że najpierw zapcham płytę gitarami i jak zostanie gdzieś miejsce, to poprosimy klawiszowca. No i korzystając też z Roberta znajomości, skorzystaliśmy z Łukasza Damrycha, który tak w fajny sposób powypełniał te luki wszystkie. Nie, no, to prawda, zagrał pięknie. Pamiętam, jak mi zaproponowałeś, żebym pojawił się z klawiszami na twojej płycie. No kurczę, żałuję, że się nie zgodziłeś. Chociaż w jednym momencie, ale stwierdziłem, weź kogoś, kto przynajmniej potrafi grać. Myślę, że to jest istotne. Ale miałeś zrobić jakieś noise, jakieś szumy, coś, wiesz. No miałem. Aczkolwiek i tak mam tutaj swój skromny udział. Tak. Poza tym przeprowadzam ten wywiad, więc to jest tym bardziej. Wiesz co, ja tak jeszcze wrócę trochę do tej muzyki, bo powiedz mi, ty... W pewnym sensie opowiadasz o drodze na tej płycie, doszedłeś do połowy swojej drogi. Czy to wszystko, co się dzieje tutaj muzycznie, na pewno to jest związane z przeszłością, na pewno jest związane z przyszłością, ale ta przeszłość mnie jeszcze trochę fascynuje, bo chciałbym przez to, żebyś powiedział mi co nieco o sobie. Te czasy, kiedy były w Quidam, kiedy byłeś gitarzystą w Quidam, jakim byłeś wtedy człowiekiem? Pamiętasz to? Jak to wyglądało, jak się miało te 20 lat? Muzycznie wiemy, że był Camel, że był Pink Floyd, że był ten rock progresywny. Natomiast czy pamiętasz coś szczególnego ze swojego życia, co
na tej płycie się znajduje. Jakiś taki fragment tego swojego, nie wiem, odcinka życia, który przeniosłeś tutaj. Czy to już jest tylko i wyłącznie nowy rozdział? Ale trudne pytanie mi zadałaś teraz. Chyba mam tak jak na gorąco, co mi do głowy przychodzi, to powiedziałbym twardo, że nic nie przeniosłem, ale nie jestem tego taki pewien, bo na pewno coś tam zostało. Na pewno poza tym, wiesz, jest ten Quidam, o którym wspominasz 20 lat, 5 lat temu, kupa czasu, to jest tak naprawdę jakiś pierwszy punkt i ten punkt nie ma takiej siły, żeby coś odciąć i nagle jestem w punkcie jakimś tam O czy P, gdzieś tam w okolicy, czy K, połowa powiedzmy. I po prostu nie przeniosłem nic na stamtąd. To jest, tamto się wydarzyło coś, co potem się rozwijało, co mnie doprowadziło do tego miejsca, w którym jestem teraz. Więc chyba jest coś. Ale to mi jest trudno to ocenić. Tak. A ten Quidam to rozpadł się głównie dlatego, że już ci się nie chciało? Bo ty odszedłeś z zespołu. Napisałeś, to już nie jest moja bajka, dziękuję bardzo wszystkim. Rozpadł się z różnych powodów, tak naprawdę, ale takim wewnątrz zespołowym najważniejszym chyba wydaje mi się być to, że ja straciłem jakąś taką moc, żeby w tym działać dalej, żeby ten zespół ze mną jakoś dalej funkcjonował i stwierdziłem, że już dosyć, no 20 tam lat, 20 parę lat, naprawdę czułem, że się realizuję fajnie. I mogę jako artysta się spełniać, współtworząc te wszystkie dźwięki, te płyty i tak dalej, jeżdżąc na koncerty, ale byłem zmęczony już. Już stwierdziłem, że dobra, koniec. Potem jak odpocząłeś, to zaproponowałeś mi, żebyśmy zagrali razem w czymś innym, w nowym projekcie. To nie był najlepszy czas dla mnie, bo wtedy się duże rzeczy działo. Oprócz nagrywania płyty również takie personalne rzeczy, ale jednak płytę nagraliśmy razem z Maćkiem Gołyźniakiem, trio. Jak to wspominasz, ten okres? I czy on też w jakiś sposób ci pomógł? Bardzo, bardzo mi pomógł. Wiesz co, no, to ja po Quidamie to wiadomo, że jakoś tak chciałem trochę odetchnąć, ale chciałem coś robić dalej. I to trio miało być taką odskocznią, która gdzieś tam w czasie, kiedy wszyscy będą mieli wolny czas, będziemy mogli się spotkać i coś tam zagrać sobie. I rzeczywiście tak było, bo kiedy ty nie miałeś nic z Riverside, z Lunatic Soul, to znaleźliśmy te kilka dni, żeby zrobić tą płytę. Bardzo szybko to było robione. Tak, no szybko, ale jednak ma to jakieś takie szczególne miejsce w tej historii całej, przynajmniej mojej. Myślę, że twojej też, jak tak patrzę na dyskografię twoją. No myślę, że jest to ciekawe doświadczenie. Jest to coś innego. Jest to coś innego, to prawda. Czyli mieliśmy Quidam, mieliśmy trio i potem był ten moment, kiedy pojawiłeś się w Riverside. Dosyć trudny moment, bo musiałeś być osobą, która zajmuje miejsce wręcz w pewnych kręgach muzyka kultowego. Kogoś bardzo, bardzo znanego, Riverside, co by jednak nie mówić, dzięki Piotrowi Grudzińskiemu i jego grze na gitarze w pewnych kręgach stało się popularne i lubiane mocno, a wręcz kochane. Powiedz, jak ten moment tego grania w zespole początkowy u ciebie wyglądał? Czy to było trudne, czy takie łatwe? Czy... Nie, trudne. Chodzi mi głównie o moment, wiesz, kiedy nie byłeś muzykiem sesyjnym, tak? Byłeś znany właśnie z Quidam, byłeś znany z czegoś, co tworzyło organizm, a tutaj w pewnym sensie nie możesz grać jeszcze swojej muzyki, musisz grać coś innego. Ale ja od początku czułem, że to moje granie, mój styl grania spasuje. Nie tak w 100%, nie chciałem zastępować Piotra przede wszystkim, bo to by się nie udało po prostu, zwyczajnie. Sam wiesz. Tylko chciałem jednak, czułem, że mogę dodać od siebie coś innego, coś fajnego, co muzykę Riverside będzie mogło jakoś wzbogacić tą muzykę Riverside. Uśmiałem się, przepraszam, przed chwilą, bo tak wyobraziłem sobie, co by było, gdybyś zgolił w głowę, wiesz, po prostu się pojawia nowy image. Tak, to było najgorsze, pamiętam, co o czym myśleliśmy też wszyscy, kiedy zaczęliśmy razem z tobą grać, że najgorsze, co mogłoby być, to znaleźć
klona Piotra Gruzińskiego, zastępstwo, żeby po prostu grał i tworzył. A ty miałeś swój charakter od samego początku. No to był i plus, i minus trochę, bo jak wiesz, musieliśmy tam się docierać w wielu kwestiach i ja troszkę pyskowałem momentami. Nie przypominam sobie, żebyś pyskował. No, to, trzech na jednego, to wiesz, nie? Ale nie, to śmieję się, to były jakieś takie dla mnie też twórcze i rozwojowe sytuacje, ponieważ znalazłem się w takiej nowej sytuacji dla mnie, troszkę dziwnej, ale jednak chciałem w tym być i ja powiem szczerze, od początku jakoś mimo wszystko dobrze się w tym czułem. Do dzisiaj dobrze się czuję i to jakoś chyba się udało. Pamiętam moment, kiedy mówiłeś, jakie to było trudne, jak przed którymś z koncertów Monika do ciebie podeszła i powiedziała, że życzyła ci powodzenia chyba, tak? Tak, to znaczy ludzie mnie pytają często o ten pierwszy koncert, bo to było przed pierwszym koncertem lutowym, tym rocznicowym takim. I pytali mnie, jak z tremą, a ja właściwie to myśmy ten koncert grali, ja w myślach go zagrałem setki razy, zanim to nastąpiło na żywo i tak szczerze mówiąc ta trema to była taka średnia, ale jak zobaczyłem Monikę w garderobie, to był taki cios dla mnie, cios w sensie coś trudnego do udźwignięcia. Ale nie wiedziałem, jak się zachować w ogóle, ale Monika właśnie podeszła, powiedziała, że powodzenia i w ogóle jakoś tak pomyślałem sobie, wychodząc na pierwsze dźwięki, pomyślałem sobie, kurczę, no nic trudniejszego już mnie nie spotka dzisiaj. To prawda. To mi szczerze mówiąc chyba pomogło trochę jakoś tak przejść przez ten koncert i jakoś zagrać go i poczuć tą scenę jakoś. Plus aplauz jakby ludzi, jakoś fajnie to zadziałało. Początek był dosyć mocno emocjonalny. Z Moniką sobie potem jeszcze pogadaliśmy przy następnych koncertach gdzieś i wiem, że to było też takie sympatyczne bardzo z jej strony. No, wiem, że jakoś tak wspierała też i kibicowała tej sytuacji całej, że to jestem ja akurat, a nie ktoś inny, więc fajnie. 3 lata graliśmy w ten sposób, że byłeś muzykiem koncertowym. Kiedy my jako trio promowaliśmy albumy. Rok 2020, stajesz się członkiem Riverside. Niebawem zaczniemy pracować nad płytą nową, już jako kwartet, więc zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast ten moment, kiedy rzeczywiście namawiałem cię do stworzenia czegoś swojego, nastąpił. I mamy Zenit, mamy płytę, którą przypomnę, ukazuje się 18 września, ukazała się 18 września. Będzie dostępna w formie CD i w formie winylowej. Czy już masz wybranych 10 tysięcy kolorów winyla? Teraz jest to bardzo modne. Nie, mam jeden tylko. To wystarczy, to bardzo jeden. Dobrze. Czyli tak jak skromna okładka, skromna ilość kolorów winyla. Będzie drugi winyl dodany w wersję instrumentalną piosenek wszystkich. Czy jest coś takiego w tobie, że masz ochotę to kontynuować? Oj, no mam. Wyszła ta płyta fajnie. Zadowolony z niej jestem i udało się jakoś tak pomyśleć o tym całościowo. Wydaje mi się, że jej się będzie dobrze słuchać. Dobrze jest jakaś taka dramaturgia ułożona jakoś tak. A jak wrażenia twoje? Muszę przyznać, że były takie momenty, które mi się trochę kojarzyły z tymi naszymi czasami. Właśnie takimi, jak jeszcze ja kiedyś grałem w Xanadu, ty grałeś w Deep River. Czyli 93 rok, Aleksandrów Kujawski, gitariada. I jest w tym takiego trochę sentymentu i może przez tą grę, no są te gilmurowskie klimaty, więc to wszystko działa. Ale to jest twoje i to mi się bardzo podoba. Słuchaliśmy teraz niedawno w domu pierwszego utworu. I w moim domu jest taki domownik 18-letni, który słucha zupełnie czegoś innego. I słuchając pierwszego z utworów, kiedy usłyszał riff, to powiedział, no nareszcie coś się dzieje w utworze. Więc to są takie momenty, gdzie skłoniło mnie to do refleksji, że jak różnie odbieramy muzykę, jak różnie jej słuchamy. Bo niektórzy fani, dajmy na to rocka progresywnego, słuchają muzyki ze względu na solówki gitarowe albo na jakieś takie inne dziwne rzeczy. Inni znowu lubią piosenki, melodie. To jest dla nich niezwykle ważne. Natomiast tutaj na tej płycie jest
praktycznie wszystko. I dla fanów Inoroka, i dla fanów, myślę, Riverside, i dla fanów zupełnie innej muzyki, niezwiązanej nawet z tym gatunkiem, o którym mówimy. Przepraszam, że ja mówię o tym roku progresywnym, ale wiesz, że jesteśmy na niego skazani. Wiem, ale... To jest koniec. Jak próbujesz robić coś innego, to tracisz tych fanów. Oni są na ciebie obrażeni, ale myślę, że między innymi tą płytą też udowadniasz, że starasz się wybiegać poza jakieś ramy. Może nie tak bardzo jak w trio MGD, ale jednak mimo wszystko to nie jest Quidam, no umówmy się, to jest coś innego. Ja do tego podchodzę w ten sposób, że to jednak to jest jakiś tam kawałek mnie. Ja nie chcę nawet z tego uciekać, rezygnować jakoś, wiesz. Na pewno chciałbym robić to jakoś i teraz starałem się i w przyszłości robić to jakoś po swojemu. I to, co powiedziałeś wcześniej, co chyba będzie jednym z takich większych komplementów i takiej mojej jakiejś radości związanej z wydaniem tej płyty, to, że mówisz i nie jesteś pierwszą osobą, dodam, że ona jest taka moja. To jest najfajniejsze chyba w tym wszystkim, że udało się jakoś tak tego Maćka Mellera jakoś tak wsączyć w tą płytę, że rzeczywiście to jakoś tak słychać i przebija to z tych dźwięków, że to coś tam takiego mojego w tym jest i to jest fajne. Ja dodam jeszcze, że ta płyta ma takie aspiracje do bycia jedną z ulubionych płyt, bo ona dojrzewa. Jak to mówią Anglicy, it's a grower. Pozornie na początku, przy pierwszym przesłuchaniu jest to fajne, ciekawe, ale potem przy kolejnym rzeczywiście odkrywasz co chwilę nowe karty. No i tak jak rozmawialiśmy o tych dwóch rodzajach muzyków, że są tacy, co słuchają, są tacy, którzy nie słuchają podczas tworzenia, to ja myślę, że są też takie płyty, które artyści niektórzy tworzą tak, jakbyś poczuł się, że jesteś, nie wiem, w muzeum i oglądasz bitwę pod Grunwaldem Jana Matejki, że ta muzyka musi być taka, że ją po prostu oglądasz, a są też tacy, którzy robią ją na zasadzie jakby, wiesz, na szydełku robili sweter, który ty nakładasz i on jest częścią ciebie, tak? Ja te moje piosenki podskórne tak zwane też mają taki cel, żeby w ten sposób to zrobić. I ja myślę, że to jest płyta podskórna. Ja myślę, że to jest taka płyta, która nie dość, że jest twoja, to jest jeszcze czyjaś. Jak to sobie ktoś posłucha kilka razy, to może być jego, więc to jest naprawdę dobra rzecz. Proszę Państwa, płyta Zenit, Maciej Meller. Album ukazał się 18 września. Ja myślę, że mi się za chwilę na nim podpiszesz. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzięki. Przepraszam. O tak. Tutaj, podpisać, proszę. Dziękuję. Masz Zenita? Nie.